Cześć! Dziś w moje ręce trafił uniwersalny laptop, który powinien dobrze sprawdzić się zarówno jako komputer do pracy, jak i do rozrywki. Oto Dell Inspiron 15 5570. Zobaczmy, jak się prezentuje. Obudowa wykonana jest z tworzywa sztucznego o matowej powierzchni. Prezentuje się całkiem dobrze, sprawia wrażenie solidnej, dobrze spasowanej i eleganckiej. Laptop waży około 2 kg, co przy 15-calowym ekranie jest naprawdę dobrym wynikiem. Sam wyświetlacz ma rozdzielczość Full HD i pokryty jest powłoką antyrefleksyjną, co ma za zadanie poprawić czytelność w mocno osłonecznionych pomieszczeniach. Warto jeszcze rzucić okiem na dostępne złącza. Po lewej stronie jest większość z nich. Dwa porty USB 3.0, gniazdo sieciowe, pełnowymiarowe HDMI, USB typu C, gniazdo słuchawkowe. Po drugiej stronie mamy jeszcze czytnik kart pamięci, kolejne USB oraz napęd optyczny. Na koniec jeszcze powiem tylko w kilku słowach o konfiguracji tego laptopa. W środku znajdziemy procesor Intel Core i5 8 generacji oraz dedykowaną kartę graficzną AMD Radeon 530. Całość uzupełnia 8 GB pamięci RAM oraz klasyczny dysk twardy o pojemności 1 TB. Pierwsze wrażenia dotyczące tego laptopa są pozytywne, ale jak sprawdzi się w praktyce, przekonacie się już wkrótce. Pełne recenzje szukajcie na naszym kanale oraz na portalu benchmark.pl.